Cześć, Aga Anszczak. Dzisiaj przygotowałam dla Was film na temat tego, co warto kupić i przywieźć ze sobą, jeśli jesteście na wczasach za granicą w Turcji. Zapraszam do oglądania. Na początek muszę Wam przyznać, że Turcja jest absolutnie moim ukochanym krajem, jeśli chodzi o zakupy. Nie tylko jeśli chodzi o zakupy, bo uwielbiam też ich kuchnię, ich podejście do życia, do świata, ich cudowne morze i to, że są bardzo blisko góry, jeśli chodzi o to wybrzeże południowe, o Riwierę Turecką. Natomiast naprawdę uwielbiam robić tam zakupy i tak jak gdzieś tam śledzicie mnie może na Instagramie czy na innych profilach, to wiecie, że ja dość dużo podróżuję i nawet w tym roku koronawirusa udało nam się być 4 razy na krótszych bądź dłuższych wyjazdach za granicą, głównie na dłuższych, wakacyjnych, w tym również w Turcji. Turcja jest tak naprawdę dla nas troszeczkę rajem zakupowym. No, dla nas jest to dobre, dla Turków jest to mniej dobre, dlatego że lira w tej chwili stoi bardzo słabo od kilku lat po ich kryzysie i przelicznik to jest taki 2 do 1, czyli jeśli coś kosztuje 300 lir, to jest to 150 zł. I dzięki temu kursowi wiele rzeczy jest naprawdę, może nie mega tańszych, no w tej chwili w całej Europie nie ma tak, że coś jest naprawdę mega tańsze, ale są takie rzeczy, perełki, które naprawdę warto sobie stamtąd przywieźć. I teraz pierwszą rzeczą, którą absolutnie polecam przywieźć sobie stamtąd, nie, to nie będą słodycze, oliwki czy inne rzeczy, o tym opowiem Wam później, ale tak naprawdę większość rzeczy bezpośrednio produkowanych w Turcji możecie kupić w tureckich sklepach w Polsce i one ceną różnią się o 2-3 zł, ale o tym powiem później. W tej chwili mój po prostu number one, jeśli chodzi o to, co warto sobie przywieźć z Turcji, ciuchy. Ciuchy, tekstylia, również buty, torebki. Kwestia jest taka, że Turcy są naprawdę potentatem, jeśli chodzi o produkcję tekstylną. Mają bardzo dużo swoich takich marek typu nasz Reserved, czyli jest to obecny zresztą też u nas na rynku LC Waikiki. Firmy typu Koton, firmy typu bardziej takie, powiedzmy, damskie dla kobiet, gdzieś tam 30-40, Naramax, fantastyczna firma, ostatnio się tak po prostu obkupiłam, że wyszłam z dwoma czy trzema ogromnymi torbami fantastycznych ciuchów, więc tekstylia. Mają naprawdę bardzo fajne design, fajne projekty. Nie jest to, jak się komuś kojarzy, że nie wiem, w dziwnych stylach, tylko naprawdę super materiałowe, super jakościowe. Więc po prostu tureckie marki poszukajcie sobie w większości miejsc turystycznych. Są sklepy w dużych galeriach handlowych przede wszystkim, więc warto zajrzeć, warto się obłowić w te rzeczy. Druga rzecz, jeśli chodzi też troszeczkę o tekstylia i o tą branżę, to będą... czy ja mogę o tym powiedzieć? Chyba mogę. Więc jeśli widzicie w Polsce, w Warszawie na ulicy osobę z torebką Gucci, albo Vuitton, albo jakby inne marki, Chanel, no to podejrzewam, że tak w Warszawie może mniej, ale 80 do 90% jest to Gucci z Turcji. Oni niestety królują w wytwarzaniu podróbek, jest tam tego mnóstwo, są nawet w cudzysłowie oficjalne sklepy, które sprzedają tego typu rzeczy, plus bazary. Oczywiście na bazarach jest zawsze dużo taniej. Tego typu podróby nawet robią wysokojakościowe, typu właśnie buty ze skóry, czy torebki ze skóry, no one oczywiście wtedy kosztują też dużo drożej niż takie, dajmy na to Gucci za 100 zł, tak? Plastikowe. Ale jakby no niestety tego typu produkty, niestety dla niektórych jakby w Turcji można bardzo łatwo i bez problemu nabyć. Oczywiście teoretycznie na terenie Unii Europejskiej przywożenie tego jest zabronione i grozi karami. Także tak to wygląda. Trzecia rzecz, jeśli chodzi o tekstylia, fantastyczne szale, jedwabne albo kaszmirowe. W
przeróżnych kolorach, wzorach, naprawdę mają tego mnóstwo, cenowo są też dużo korzystniejsze niż u nas i naprawdę warto się właśnie czy w kaszmirowe, czy w jedwabne szale w Turcji zaopatrzyć. Kolejną rzeczą, którą zawsze przywożę z Turcji, są olejki aromaterapeutyczne. Olejków używam bardzo dużo, zarówno w gabinecie, w takich dyfuzorach aromaterapeutycznych, jak i też używam ich po prostu sobie terapeutycznie wewnętrznie. Dodając, nie wiem, nawet można dodać bardzo fajny olejek cynamonowy czy goździkowy do kawy. Oczywiście odrobinkę, bo one w dużych ilościach podrażniają i jakby palą błony śluzowe. Dlatego też większość olejków w Polsce jest jakby dopuszczona, ale tylko jako aromaterapeutyczna, a nie do spożywania. Natomiast no, w Polsce jest ta kwestia, że olejki z certyfikatami do spożywania kosztują za 20 ml, oj tak, w granicach 100 zł. 100, niektóre firmy nawet do 180, czasami drożej, zależy od tego, jaki jest to olejek i z czego. A w Turcji takie olejki można kupić dosłownie za 10, za 20 zł, właśnie też z certyfikatem. W tym roku pojawiły się już te certyfikowane do spożywania. W tamtym roku, jak byliśmy, one nie były oznaczane, ale tak czy inaczej w składzie, jeśli mamy czysty olejek destylat z czegoś, tak, a nie chemiczny, no to one teoretycznie też je można spożywać. Także zawsze przywożę olejki eteryczne. Kolejną rzeczą są suplementy, bo suplementy w Turcji też są w troszeczkę lepszych cenach niż u nas. I kolejna kwestia, jeśli pojedziesz do Turcji i zapomnisz tabletek na przykład antykoncepcyjnych albo antybiotyku, który masz przepisany w Polsce, tam możesz wszystko kupić absolutnie bez recepty. Być może mają jakieś rzeczy naprawdę no, na pewno opiatowe i inne na receptę, natomiast antykoncepcja jest bez recepty, bardzo dużo antybiotyków jest bez recepty i w to się można tam spokojnie zaopatrzyć. Nie wiem, jak jest znowu z prawem z przywożeniem tego do Polski, ale zaopatrzyć się można. Kolejna rzecz, tureckie słodycze. I to, co już Wam mówiłam, że ja przez 2 czy 3 lata, i oliwki też uwielbiam, przez 2 czy 3 lata robiłam zapas i przywoziłam ogromną, mniej więcej właśnie taki, albo jeszcze większy słoiki oliwek, albo w strunowych torebkach, bo kupowałam je na bazarach, bo były wyśmienite. I w tym roku nie miałam już miejsca, kiedy wracałam z Turcji, a oliwki czarne po prostu te uwielbiam, one są zupełnie, absolutnie inne niż to, co kupicie u nas w normalnych sklepach. Ale wygooglowałam, ponieważ mieszkam w Warszawie, jest tu parę tureckich sklepów i słuchajcie, jeśli mieszkacie w większych aglomeracjach miejskich, gdzie są tego typu sklepy jak sklepy tureckie, no cóż, naprawdę wtedy nie opłaca się przywozić ani oliwek, ani lokum, dlatego że to wszystko kupicie na miejscu tutaj i w cenach, nie wiem, 5 zł może drożej niż tam, a wiadomo, że bagaż waży nie wszystko się wciśnie. Oczywiście jest część też rzeczy, których tutaj nie znalazłam, jakby te lokum są właśnie kupione tutaj w sklepie w Warszawie i oliwki też są ze sklepu tutaj z Warszawy. Wiem, że tutaj był problem, nie mogłam znaleźć takich jakichś podłużnych lokum, które bardzo lubię z pistacjami, one są zupełnie inaczej pakowane, ale wiem, że na przykład typu czurkczele, czyli te orzechy zatapiane w syropie winogronowym, czurkczele to jest po gruzińsku, nie pamiętam, jak się to po turecku nazywa, ale tego typu wszystkie rzeczy też kupicie w sklepach tureckich w Polsce. Tak samo jeśli chodzi o świetne baklawy i inne rzeczy. Można tam, kupicie to też tutaj. Oczywiście baklawa w Turcji jest dużo, 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 dużo tańsza. I jeśli pójdziecie nawet do knajpy, a nie jest to turystyczna miejscowość, to za, nie wiem, 6 kawałków baklawy myśmy ostatnio chyba zapłacili coś koło 8 zł, gdzie jak idę tutaj i kupuję jeden maleńki, to płacę czasami 7-8, tak? Więc jakby cenowo też zupełnie inaczej. Dobrze. O czym jeszcze chciałam powiedzieć? Kolejna rzecz, którą warto, ale też możecie to kupić w Polsce na miejscu,
To są zioła, to są przyprawy. Taką typową turecką przyprawą jest pul biber, czyli papryka taka ostra w płatkach. To też kupicie u nas w sklepach tureckich. Różnego rodzaju herbaty. I herbaty są najfajniejsze. Oni mają tak naprawdę... Dość popularna jest szałwia, czyli Ada Chai. Dość popularny jest ich lamur, czyli lipa, nasza lipa. Aczkolwiek jak kupowałam na przykład szałwię po prostu uwielbiam. Kupowałam ją tam na straganach, to ona miała tak grube, piękne, mięsiste liście i mam jeszcze zapas do tej pory. Potem gdzieś robiąc jakieś zakupy też kupiłam taką paczkowaną Ada Chai. Nie w torebeczkach, tylko jakby też susz z liści, ale ona już była powiedzmy 3 razy cieńsza i dużo mniej aromatyczna, także niektóre rzeczy warto też kupować tam na miejscu. Oczywiście wszystko zależy od priorytetów, od tego jak macie dużą walizkę. Ja do Turcji przyzwyczaiłam się, że jadę zazwyczaj z do połowy pustą walizką. Taki patent. Okej, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik był dla Was przydatny. Życzę Wam cudownych podróży, poznawania wszelkich smaków i cieszcie się swoimi pobytami w tym kraju, bo jest naprawdę fantastyczne. Ludzie są bardzo otwarci. I już. Wszystkiego dobrego. Hej!